Biblije. Naš more od Škatrek je zatvoren pomoć. Zupeljen je nesvjadomim, mojim zdanjem. I przez długi okres czasu zastanawiając się nad tym, nie umiałam dojść. Interesował się niemiecką polityką i starał się kończyć. Wszystko rozwijało mi się jeszcze kilka razy tam potem spotkali, ale to już niestety z początku patrzyli pochwalę, a wtedy został za kurtuazyczne wizyty. Były zbliżone do katolickich, do niemieckiego ruchu katolickiego. Sympatyzował z przednazistowskim Niemcem. Rozumiał też motywację nazistów. Na przełomie lat 29-30 powrócił do Watykanu objąć urząd sekretarza stanu. Była to niesamowita sytuacja, zresztą ten pan jest, bo on jest bardzo słynnym, znanym niemieckim profesorem medycyny. Nie utrzymuję już z nim kontaktu w tej chwili, bo to jest, uważam, niepotrzebne. To się wszystko rozpadło i to w ciągu bardzo krótkiego czasu. Widocznie styczeń 33 roku. Adolf Hitler zostaje kanclerzem Niemiec. Dzieli władzę ze starzejącym się prezydentem von Hindenburgiem. 30 stycznia kości zostały rzucone. Tak się stało, a nie inaczej. Wrogowie Niemiec przestali się śmiać. Tańcząc, śpiewając, modląc się w cichym kątku gdzieś, ale jest to ważny ten kontakt, który właśnie jest, a podpalony przez komunistów Reichstag. Jest to jakoś bardziej, o wiele bardziej bogate, niejednokrotnie bardzo wzruszające, bardzo piękne. Głos na ciebie, Hitler. Chodzi o tego typu sytuacje związane. Hitler wykonał wspaniały polityczny zwrot i utworzył koalicję partii konserwatywnych i katolickich, które wspierały go od początku. Bardzo znamy, że Hitler stawia na powrót zaprowadzić porządek. Porządek, który został utracony. Dobranoc. W wyborach z 5 marca 1933 roku przytłaczającą większość zdobyła partia nazistowska. Opozycja wciąż istniała, zwłaszcza lewicowi socjaldemokraci i komuniści. Ci ostatni zostali zneutralizowani poprzez zamknięcie w obozach koncentracyjnych. Bardzo się zastanawiamy, gdzie mamy zagrać, dla kogo mamy zagrać i co mamy zagrać. Inny będzie dobór pieśni. Partia Adolfa Hitlera doszła do władzy metodami demokratycznymi. Bardzo stonowane, przeważnie kościelne pieśni, jak wszystkie rządy światowe, jednogłosowo czy trzygłosowo, utrzymywał normalne relacje polityczne i dyplomatyczne z Niemcami. Dojrzały, takich jak na ogół widzimy w kościele, a też inny to będzie repertuar, jeśli mamy pielgrzymkę, dajmy na to, młodych ludzi, czy na Jasną Górę, czy gdzieś indziej, to wtedy musi być dynamika, musi być temperament. Po prostu jak chcemy do kogoś trafić, to musimy centrum było partią katolicką, jedną z najważniejszych w Republice Weimarskiej. On się posługuje i wtedy możemy być zrozumiali. Także to przy każdej błąd popełniło 23 marca 1933 roku. Podpisując ustawę, która dała Hitlerowi władzę absolutną. Reichstag przekazuje władzę Hitlerowi. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Niech będzie wychwalony. Nasza siedmioosobowa partia przyjęła dwie zasady. Joanna Józefowa, rodzica ojca prowadzącego. Miała być partią prawdziwie ideologiczną oraz jedyną bezkompromisową siłą. Najpiękniejszą drogę do ewangelizacji, bo uwielbienie Boga jest w moim przekonaniu najpiękniejszą rzeczą, jaką możemy dać Panu Bogu i otwiera bardzo wiele łask. Niebo po prostu otwiera się nad człowiekiem i staje się najważniejsza rzecz. Uwielbienie zawiązuje relacje osobowe z Panem Jezusem Chrystusem. Ja sama chciałam się podzielić takim doświadczeniem, że czuję osobową relację z Jezusem Chrystusem po czytaniu psalmów właśnie. W psalmach to jest szczególnie uwidocznione uwielbienie. I wtedy no, to tak jak z człowiekiem, tak jak w życiu. Jeżeli kogoś się wychwala, jeżeli kogoś się podziwia, no to chce się poznać tą osobę. Jeżeli jest ogólnie szanowana, uwielbiana, chce się poznać. No tym bardziej z Panem Jezusem. Każde uwielbienie właśnie powoduje to, że człowiek chce zawiązać
przyjaźń, poczuć tą osobową jedność. I jestem bardzo wdzięczna za wszelkie formy pieśni uwielbienia, które słyszałam i na rekolekcjach, i w telewizji Trwam, i podczas koncertów przed obchodami Dni Młodzieży, bo te pieśni właśnie zostają w głowach, w głowie. Ja na przykład mam często w głowie pieśni uwielbienia, budzę się, zasypiam z jakąś pieśnią uwielbienia i ta pieśń, no przynajmniej przy życiu, jestem wesoła, jestem radosna, jestem naprawdę taka, takie moje serce jest gorejące. A może wrzucę tutaj prosto, bo wiem, że no niestety, ale wydaje mi się, że jednak w nas jest za mało relacji osobowej z Panem Jezusem, bo niestety, no, serce mi krwawi, jak widzę, że podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu ludzie po prostu wychodzą z kościoła, no, spieszy im się, czy nie spieszy, no, więc zdają sobie sprawę z fali tej relacji, tego spotkania. Natomiast gdyby rzeczywiście wzięli tę relację z Panem Jezusem, no to kościół pełką mówi, tak, no, jest pierwszy piątek miesiąca, wystawienie Najświętszego Sakramentu. No, ja nie mówię, nikt się trochę nie obrazi na mnie, ale to tak, no po prostu, może nieświadomie, no jakoś tak, ludzie nie czują majestatu Bożego. Może tutaj byłoby jakieś rozwiązanie sytuacji, gdyby zespoły, bo w tej chwili jest bardzo dużo zespołów muzycznych przy kościele, żeby właśnie rozwijały się pod kątem właśnie tego uwielbienia. No u mnie w kościele raz w miesiącu, w drugą niedzielę miesiąca była godzina uwielbienia. Konkordat nie legalizuje reżim, ale wykuwa w nim przestrzeń dla demokratycznego systemu. Mam nadzieję, że będzie reżim nas kontynuował. Może mnie słyszą, może swobodne wyznania i prawka. Może się znowu jakby tak zabiorą do pracy. Bo pieśni są przepiękne i naprawdę, budują. A ja jeszcze na koniec powiem taką humorystyczną rzecz, że kiedyś piekłam ciasto, robiłam ciasto, no i nuciłam sobie psalm. I ciasto wyszło wspaniale. Każdy się pytał, co ty zrobiłaś, co ty dodałaś? Ja mówię, no psalm dodałam, bo przy pracy po prostu sobie nuciłam. No to tyle. No chwała Panu. No chciałabym, żeby wszyscy wielbili Pana Boga, bo ja jestem cała rozgorzała w uwielbianiu i chciałabym po prostu podzielić się tym, że nawet jak jest życie ciężkie, nawet jak jest powtórka, to trzeba uwielbiać Pana Boga, nawet w tych sytuacjach trudnych, a będą widziały, cuda i Boże. Szczęść Boże, Pani Joanno, i jaki z tego wniosek? Wniosek taki, aby przyprawiać nasze życie modlitwą. Wspaniałe świadectwo. Dziękujemy za to. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Niech będzie po Pani Dziecko i Maria zawsze dzielicie. Teraz proszę. Pozdrawiam tutaj księdza i Państwa. Proszę księdza, moim zdaniem sytuacja wygląda w ten sposób. Los Żydów został przypieczętowany w 1935. Nowa ustawa delegalizowała Żydów. Usuwała ich na margines. Motywowała do emigracji. Zakazywała mieszanych małżeństw i nakazywała uwięzienie żydowskich intelektualistów. My się zastanawiamy, dlaczego nie ma tej głębi, dlaczego ludzie odeszli od kościoła. Bo są sygnały były jasne i Pacelli jako sekretarz stanu, Hitler nie spełnił swoich obietnic. To było w jego przypadku normą. Dlatego ludzie przestają chodzić do kościoła. Tak dlatego samo postępował z rządami, które próbowały z nim negocjować, tak dopóki nie okazywało się to całkowicie bezsensowne. Krzyż chrześcijański ma zostać usunięty ze wszystkich kościołów oraz katedr i zastąpiony nieśmiertelnym symbolem Niemiec, swastyką.
zostały zniszczone tak. Sąd w Bremie, Niemcy, rok 1934. Nie ma światła od Boga. Ludzie nie Berlin, Niemcy, rok 1934. Kościół naszej Pani, Lande, 12 lipca 1939 roku. Berlin, rok 1935. Rozwiązana została licząca 700 tysięcy członków protestancka organizacja młodzieżowa. W roku 1937 Pius XI postanowił interweniować. Pamiętajmy, że konkordat sfinalizowali nie Hitler i Pacelli, a Pius XI i ówczesny prezydent generał von Hindenburg. W 1937 Pius XI opublikował encyklikę Mit brennender Sorge, czyli z palącą troską. Encyklika skupia się na dwóch sprawach. Pierwszą jest krytyka nazistów i podkreślenie, że chrześcijaństwo ma inne zasady. Drugą jest wyłuszczenie, które elementy ideologii nazistowskiej są niekompatybilne. Dzieje się dobro, prawda? Dzieje się, oczywiście, ale badacze w odtajnionym archiwum watykańskim znaleźli wiele ręcznych dopisków na tej encyklice. Ich autorem jest Pacelli. To logiczne. Był drugim po papieżu i dogłębnie rozumiał sytuację. Encyklika była jednoznacznym potępieniem. Wymieniała wszystkie naruszenia konkordatu. Przedstawiała Hitlera jako osobę zdradziecką. Kogoś, z kim nie warto negocjować. Była to bardzo zdecydowana reakcja na antysemityzm Hitlera. Pana zdania, prawda, taki sposób pan opiera tutaj To nie był Pius XII, tylko Pius XI. Musimy pamiętać, jakie podejmował kroki. W 38 po listopadowej Kristallnacht, kiedy spalono synagogi w Austrii i Niemczech, wielu Żydów zostało zabitych lub odesłanych do Dachau. Pius XI napisał protest, ale sekretarz stanu Pacelli przekonał papieża, aby go nie wysłał. Starać się na 12 niemieckich publikacji wydrukowało encyklikę. Wszystkie zostały skonfiskowane. Odczytano je w parafiach. Reżim zareagował represją. Prześladowanie, a nawet przemocą. Reakcja nazistów była później dla Pacelliego pretekstem, by milczeć. Ponieważ my przyjrzymy się chociażby, trzymając się dzisiejszego tematu, czyli gdy się przyjrzymy pustce, to zauważymy, że jest wiele bardzo pięknych, bardzo głębokich treści. Również dzisiaj we współczesnej muzyce mówiliśmy wcześniej, w wcześniejszym programie o tym, że niekiedy spłyca się pewne treści, ale chociażby artyści, którzy dzisiaj są z nami, prawda, zespół Lumen, który bazuje na Piśmie Świętym, który bazuje na siostrze Faustynie, na Dzienniczku, na Bożym Miłosierdziu, psalmy, to są treści nieprzymijające. Na 9 lutego świat katolicki usłyszał smutne oświadczenie. Niezłomny Pius XI, od 17 lat sternik Piotrowego Okrętu, zakończył życie doczesne. Ale jest gro ludzi, którzy mają zupełnie inne zdanie na ten temat. Ludzie na placu przygotowali się na niezwykle długie konklawy. Do innych osób nie trafia. O pierwszym czarnym dymie już o 17 pojawił się dym diabła. Wybrano nowego papieża. Szukać tego, co Pan odpowiada. Pan odpowiada to, co Pan mówi. To najbardziej. Niech Pan realizuje się w tym. Niech Pan dąży do Pana Boga właśnie poprzez takie przeżywanie Eucharystii, poprzez taką muzykę. Jak najbardziej. Bardzo pięknie. Ale też wybrano go 2 marca, tuż przed wybuchem wojny. To też może być drogę do tego samego celu, poprzez inne formy. To jest bogactwo, które daje nam Kościół. Jesteśmy otwarci na wiele form.
A co do tej krótkości dzisiejszych utworów, to jest bardzo sporne, bo jest wiele utworów. Watykan pierwszy raz zaintrygował przywódców światowych. Dotąd był postrzegany jako anachronizm przeciwny wszystkiemu. Pius XII był natomiast człowiekiem współczesnym. Kardynałowie wybrali Paczellego, ponieważ tylko on jeden mógł negocjować z Hitlerem. Kardynał Paczelli doskonale rozumiał sytuację. Był świadkiem przemiany społecznej. Średniowiecze i cały czas powstawało coś nowego. Czasami jak coś nowego powstawało, to były bardzo tam liczne protesty i tak dalej. 1936. Nazistowskie filmy propagandowe. Muzyka romantyczna i tak dalej. W pewnym momencie gitary weszły inne instrumenty. Także tak jak właśnie ja się zgodzę z tym, co ksiądz powiedział, że po prostu każdy może znaleźć coś dla siebie, byle to służyło dobru. Jeśli chcemy rozmawiać z młodymi ludźmi, którzy są wychowani na jakiejś tam muzyce, to w ten sposób. A natomiast oczywiście liturgia, jak najbardziej się zgadzam, liturgia powinna być rzeczywiście stonowana, powinny być pieśni takie zaaranżowane, zharmonizowane w taki sposób godny. Niemcy, rok 1937. Przejdźmy do kolejnego utworu. Przy sercu twoim prosimy o dwa słowa wprowadzenia. To teraz kto? To jeszcze tutaj najmniej nam mówi. Przy sercu twoim jest to utwór z naszej płyty Maryjnej. W tym momencie szczególnie nam to też bliski projekt z uwagi na to, że w przyszłym roku mamy jakby stulecie objawień fatimskich. Ja z Michałem wzięliśmy ślub 13 października, więc jakby to też mamy taką pamiątkę też z objawień fatimskich. No i przy sercu twoim jest to taki utwór, który jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, do kogo się zwrócić, jeśli jest jakiś problem i kto da nam otuchę, no to myślę, że głos Janka Szroma tutaj świetnie posłuży w tej piosence. Właśnie... Co drogowskaz. Tak, co drogowskaz. Wobec tego posłuchajmy i za chwileczkę po tym utworze odbieramy kolejne telefony. Sprawa pozostaje niejasna, bo w prawosławiu jednak dopuszcza się możliwość, że
Jezus miał przyrodnie rodzeństwo, a nie tylko pozywów i kuzynów, jak przyjmują katolicy. Czy nie widzicie Państwo, jak wedle oliwa, na wierzch wypływa, że Jezus po prostu miał braci i siostry, rodzone siostry, rodzonych braci, a u nas u baciuszek, to przecież baciuszka może mieć żonę, baciuszka może mieć dzieci, a niby dlaczego ma nie mieć dzieci, prawda? To przecież w średniowieczu taki pogląd ukuto i proszę tutaj sięgnąć do takiej książki z takim różowym sercem, zatytułowanej książki o miłości prawie wszystko, gdzie jest powiedziane, że w średniowieczu ukuto też taki pogląd w kościele rzymskokatolickim, kiedy jeszcze nie było ani świadków Jehowy, ani też i prawosławnych, ani mormonów, ani i ewangelików, że pierwszy stosunek Adama i Ewy to był grzech. No to już pochwała. No bo jak się nie rozmnażać? Bądźcie płodni, Biblia mówi, napełniacie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi. Teraz te ryby będą jeść na Wigilię i się będą chłodzić. Ryby to można codziennie łowić. Panujcie nad zwierzętami, nad rybami, nad wszystkim, proszę Państwa. Czy model 2 plus 1 jest zresztą trudny do pogodzenia z ideałem żydowskim. Nakazuje innym być płodnym i rozmnażać się. A to normalne żydowskie. To przecież jeszcze na początku i Żydów nie było. Ale jak ktoś tych Żydów nienawidzi, no Janek też nienawidził tych Żydów. Chociaż jak był małym dzieckiem, to miał kolegów, koleżankę żydóweczkę, kolegę Żyda. A potem to tak ich nienawidził samego papieża. Może nawet mówił, że i gaz do tali zaczął wszystko Janek Witek mówił, że na tę mszę, chociaż dawał kiedyś 100 złotych na tacę. I nawet był pobity tutaj na parafii zaskakęta przez siemat, przez samych tych swoich, gdy poszedł po konserwę, po kaszę, po jedzenie. Albo na lubelskie, gdy poszedł po zupę. No to też był pobity, ale on nie poszedł tam tylko po zupę. To był samotny, chciał pogadać. Albo u Palecznego tutaj, pod waszym tym ateistycznym pałacem kultury Stalina i Lenina. Tutaj w centrum katolickiej Polski, a pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem i też Janek Maciejek, Roki Tadeusz, pobity. Także powiedział, nie chcę nikogo znać. Lekkie elementy już tam bliżej końca, nawet takie muzyki gospel się pojawiają. Wobec tego będę śpiewał na Wilki, zespół Lumen. Niepełnosprawni intelektualnie, których jeden z partnerów jest niepełnosprawny z innym stopniem, na przykład lekkim albo z niepełnosprawnością ruchową. Są też związki, w których jeden z partnerów jest pełny. To są bardzo, bardzo zróżnicowane związki. Więc jakaś grupa osób żyje w tym partnerstwie, czy udało im się stworzyć ten związek. Są to też pary podzielone ze względu na tak zwane, to nazwałem parami środowiskowymi, które żyją samodzielnie. Właśnie z tym wsparciem, o którym wcześniej powiedzieliśmy, nieraz rodziców, a nieraz całkiem samemu, żyjących w środowiskach jakichś lokalnych, które są w stanie wesprzeć w bardzo różnych sprawach tych partnerów. I są też partnerzy żyjący w instytucjach, czyli na przykład w domach pomocy społecznej, czyli w tych miejscach, gdzie dorośli niepełnosprawni funkcjonują, w mieszkaniach, itd. To partnerstwo troszkę inaczej wygląda ze względu na strukturę instytucji, na pewno rzeczy no, troszkę inaczej, jakby ta instytucja trochę też narzuca model bycia w tym związku, tak? Czyli dostosowywanie, dostosowuje to partnerstwo się do pewnych
no, uwarunkowań życia w instytucji. Ale są też partnerzy, którzy jeden z partnerów żyje w domu pomocy społecznej, a drugi jest, żyje w pewnym środowisku. I oni się spotykają po wiadomo, albo w domu pomocy społecznej, jeżeli jest otwartość dyrekcji, albo poza ośrodkiem. I takie partnerstwo też funkcjonuje. Z moich badań wynika też to, że też niewielka grupa tych ludzi ma potomstwo. Nawet jeżeli je ma, to bardzo często jakby ten obowiązek opieki spada na rodziców. I ja się tutaj, no i tutaj jeszcze raz wrócę do tego wątku, że często trudno jest jakby zakładać takie pełne pełną autonomię osób niepełnosprawnych. No tutaj już korzystałem przez takiej koncepcji waloryzacji roli społecznej, która zakłada, że pewne grupy społeczne nie realizują pewnych uprzywilejowanych ról, takich jak na przykład ról zawodowych, czy właśnie związanych z byciem partnerem, z byciem rodzicem. Z różnych powodów się tak dzieje. I w moich badaniach właśnie się to tutaj ujawnia, że bardzo często droga do dochodzenia, do bycia dla wszystkich par, właściwie to jest takie spójne zdarzenie krytyczne, że właściwie bycie w związku było takim przejściem na drugą stronę. Dla bardzo wielu, znaczy dla wszystkich, którzy pozwolili mi wejść w swoje życie i którzy nie wiem, rozmawiali ze mną o swoim partnerstwie, to wejście w związek był koszulą na plus, dla wszystkich na plus. Ale dochodzenie do bycia razem było bardzo często długą, żmudną drogą, niewielu się też udało. Bo też akurat tutaj coś o tym nie ma, ale mam też materiał, który pokazuje właśnie tą drugą stronę. Ludzi, którzy bardzo chcieli wejść, ale z różnych powodów nie mogli. To mieli zakaz, modyfikowano ich życie na tyle, że nie wiem, rozdzielano tych partnerów, tak? Czy na przykład, nie wiem, umieszczono w innych ośrodkach, nie wiem, uniemożliwiano kontakty, no i tak dalej, prawda? Aby po pewnym czasie jakby te związki samodzielnie się jakby rozpadały. I ta grupa, o tej grupie ludzi, no tutaj akurat tego nie ma. To też jest ciekawy materiał, że jednak tym ludziom się z różnych powodów nie udało. Ci weszli w te związki, stworzyli te związki. Natomiast wszyscy mówią, że było to takie przejście na drugą stronę. Dla bardzo wielu ludzi zmieniło się życie, że ja też tutaj, oczywiście to partnerstwo jest już bardzo zróżnicowane, bo mamy też takie związki, tak zwane takie związki, ja to na przykład nazywam związkami takimi, na przykład związki na godziny, gdzie na przykład rodzice dowożą jedni i drudzy na spotkanie swoje dzieci, gdzie przez godzinę, które się spotkają razem, i to też jest pewien rodzaj związku. Czyli mamy takie modelu związku kontrolowanego, związku, w którym się pewne rzeczy nie wydarzą, czyli na pewno się nie wydarzy seks, na pewno się nie wydarzy zajście w ciążę, czyli na pewno jest to związek mocno skontrolowany. I to jest taki model związku, ale to i tak daje im pewne poczucie przynależności do grupy dorosłych. Oni już mogą powiedzieć, że my jesteśmy dorośli, bo ja mam małżonka, bo ja mam partnera, bo ja jestem z kimś. I do modelu związków, który jest w pełni samodzielny, w którym pojawiają się dzieci, w którym są związki, w których te dzieci są też odbierane. Są też związki, w których te dzieci nie funkcjonują dobrze. Czyli możemy mieć duże obawy, jak wygląda wychowanie, jak wygląda życie tych dzieci. Znaczy to jest też kwestia, gdzie my możemy stawiać granice. I jak te granice powinniśmy stawiać, czy my w ogóle możemy je stawiać, tak? No tutaj się na pewno wiele pytań pojawia, takich, których możemy postawić granice bardzo, bardzo wcześnie. Czyli na przykład próbować być pewnym cenzorem życia seksualnego mojego dziecka. Czyli we wszystkich sytuacjach uczestniczę, wiem wszystko. Sytuacje, które spotykają moje dziecko, są przeze mnie mocno skontrolowane, wiem o wszystkim. Czyli możemy tą granicę postawić bardzo, bardzo wcześnie. A
a możemy ją stawiać dopiero w momencie, kiedy pojawia się seks, tak? Czyli na przykład możemy mówić o całej koncepcji antykoncepcji. Tak, czyli tego, jak tą antykoncepcję wprowadzać, czy tutaj na przykład stawiamy tutaj granicę, że okej, okay, mogą być razem, no ale bez dzieci. No żeby nie było dzieci, to musimy ich wyedukować w tym zakresie antykoncepcji. Możemy jeszcze iść dalej, czyli stawiamy granicę trochę dalej, czyli na przykład mają te dzieci, ale wtedy tutaj pojawia się na przykład albo odbieranie dzieci, albo takie wspieranie, żeby oni jak najlepiej realizowali swoje funkcje rodzicielskie. Nie ma jednego modelu, na pewno bardzo jakiegoś słusznego, tak? Czyli ja też znam na przykład tak zwane białe małżeństwa, które żyją razem bez seksu i jakby samo bycie razem, samo przebywanie razem jest satysfakcjonujące, jest tą satysfakcją, o którą chodziło. I tych partnerów takie związki też poznałem i spotkałem. I jakby jest taka zgoda rodziców na taki związek, ale jakby bez seksu. Czyli seks po ślubie. No jest dużo różne pomysły na to, jak o tym seksie rozmawiać, że na przykład jest taki przekaz, że seks po ślubie. No i oni po prostu mówią, no tak, my jesteśmy razem, ale seksu nie możemy, bo my dopiero po ślubie. Więc na ten ślub czekają, ślub jest odwleczony też w niewiadomym jakimś tam terminie w czasie. No i tyle. I to się jakoś też udaje, prawda? Są rodzice bardziej otwarci, którzy edukują seksualnie, przygotowują do tego pierwszego razu i jakby też jakby uczestniczą też w tym przeżywaniu. No i tutaj jakby tych modeli było bardzo wiele. I jakby tutaj. Znaczy ja też nie staram się stawiać jakichś pewnych ocen, nie staram się mówić, jak być powinno. Raczej jest to taka diagnoza tego, jak jest. Słuchają Państwo audycji Dobry Seks. Rozmawiam z doktorem Remigiuszem Kijakiem z Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rozmawiamy o związkach, o zakładaniu rodzin, o rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością intelektualną. W książce pana doktora Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice. Wspomniał to pan przez chwilę o takiej idei mieszkalnictwa. To jest, rozumiem, jeden z przykładów dobrych praktyk, które stosuje się w niektórych krajach. Wspierania właśnie rodzicielstwa, rodzin osób z niepełnosprawnością, także z niepełnosprawnością intelektualną. Jakie jeszcze dobre praktyki możemy tutaj przywołać, które może zainspirują kiedyś nasze władze, bo rozumiem, że jeszcze dużo w tym obszarze jest do zrobienia przez nasz system. To znaczy myślę sobie, że mamy coś takiego jak system, generalnie system pomocy społecznej, mamy szereg fundacji, stowarzyszeń, chociażby są, które bardzo intensywnie i aktywnie działa na rzecz wspierania osób z głębszą i w ogóle osób z niepełnosprawnością, ale intelektualnie przede wszystkim. I myślę sobie, że możemy się odbywać z pewnymi takimi alternatywnymi modelami, jak na przykład objęcia osób głębiej niepełnosprawnych wczesnym spajeraniem, czyli my już jakby od samego początku, kiedy dziecko się rodzi, jesteśmy obecnie już w stanie zaoferować szereg różnego rodzaju specjalistycznych form pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie. Natomiast im dalej, tym jest trudniej. I na przykład rodzice liderzy, którzy widzą swoje dziecko za kilkanaście lat, oni już teraz myślą o tym, jak wspierać aktywnie swoje dorosłe dziecko. Że być może mają też taką świadomość tego, że kiedyś ich zabraknie i nie chcieliby na przykład, żeby jedyną alternatywą dla ich dorosłego dziecka było umieszczenie w domu pomocy społecznej. Chociaż domy pomocy społecznej też się mocno zmieniły. Jakbyś jeszcze profesor Tarkowska badała dom pomocy społecznej i ten obraz, który ona opisywała w wielu z takich domów pomocy społecznej jest nadal podobny. Ale bardzo wiele się zmieniło. Miałem okazję też realizować swoje też badania w różnych domach pomocy społecznej, gdzie stworzono też tak zwane modele rodzinkowe, gdzie na przykład osoby żyjące razem mogą liczyć na to, że będą mieć swój osobny pokój.
prawda? Jest to na pewno jakiś gest strony tak, że jeżeli można wytrzymać w instytucji, to w tej instytucji stwarza się takie, takie warunki, w których osoby wyżej funkcjonujące, głębiej niepełnosprawne, ale wyżej funkcjonujące, a chcące żyć razem, stwarzają się takie warunki, czyli takie, no powiedzmy, pewne warunki przypominające dorosłe życie osób poza instytucją. A taką alternatywą właśnie są to mieszkalnictwo chronione, czy mieszkania readaptacyjne, tak, gdzie po prostu można przechodzić taki trening mieszkania razem. Oczywiście to są różne formy, od bardzo takich, bym powiedział, modelów rodzinkowych, modeli rodzinkowych, gdzie są właściwie, nie ma par, tylko są wszyscy razem, tak, być może po drodze się takie pary tworzą, ale generalnie założenie jest takie, że wszyscy żyją sobie razem. Do takich rodzin, do takich mieszkań chronionych, w których żyją po prostu każdy dołączą się życia, do wszystkich takich czynności dnia codziennego, prawda? Też szukają się pracy, żeby też to życie przypominało jak najbardziej życie osób pełnosprawnych. Tak? Wiadomo jest też, oczywiście tu trzeba mieć, że grupa osób z pełną niepełnosprawnością jest bardzo zróżnicowana. I będziemy mieli osoby, które nigdy nie stworzą związku, nigdy nie wejdą w relacje. I oczywiście, że tak jest. Ale mamy bardzo dużo osób, które mogłyby tworzyć taką relację, mogłyby żyć w warunkach w miarę przypominających życie osób pełnosprawnych, ale z różnych powodów się nie dzieje. No z tego, co słyszę, to głównie są to te czynniki zewnętrzne, czyli sprzyjające otoczenie, otoczenie osób bliskich, otoczenie opieka ze strony różnego rodzaju organizacji czy też instytucji, ale jeżeli właśnie opiekunowie są, rodzice pewnie zazwyczaj takich osób z niepełnosprawnością intelektualną są absolutnie przeciwni temu, żeby oni się realizowali w tej sferze życia, no to tak jak Pan mówi, będą zakazy, będzie odseparowywanie, będzie zupełny podział, rozdzielenie od płci przeciwnej, tak żeby w ogóle nie stwarzać takiej możliwości. Czyli coś będzie tym ludziom odebrane, jakaś możliwość wyboru, jakaś możliwość jednak realizacji w tej sferze. Jak wygląda takie codzienne życie par z niepełnosprawnością intelektualną? Myślę sobie, że pewnie trudno tutaj uogólniać, bo rzeczywiście tych form relacji i też rodzajów niepełnosprawności jest wiele. Są właśnie związki, gdzie tylko jedno z partnerów ma niepełnosprawność intelektualną. Zaczęłabym w ogóle od tego czasu, kiedy skupmy się tutaj na takich rodzinach, czyli parach, które żyją ze sobą na stałe, gdzieś wchodzą w małżeństwa, ewentualnie decydują się na rodzicielstwo. I od tego rodzicielstwa bym zaczęła, to znaczy od tej ciąży, która bym powiedział, często z braku tej edukacji seksualnej może być ogromnym zaskoczeniem i może być też ogromnym emocjonalnym takim obciążeniem dla takiej pary czy kobiety, która nagle ni stąd, ni zowąd zachodzi w ciążę i tak trochę nawet może nie wie, jak to się mogło stać. I musi przez tą ciążę przejść, musi uzyskać odpowiednią opiekę lekarską, ale też psychologiczną, właśnie jakieś takie przygotowanie do tego, co ma nastąpić. Jak to u nas się sprawdza w praktyce? To znaczy, powiem tak, nie ma też takich jakby badań być może, które by mówiły o tym, jaka jest też skala rodzicielstwa wśród osób głębiej niepełnosprawnych. Oczywiście mamy jakieś pojedyncze badania na temat właśnie rodzicielstwa osób niepełnosprawnych, tylko nie w Polsce. Na pewno zdecydowanie więcej osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną tworzy związki, wchodzi w relacje i tutaj jakby większości osób to nie dziwi. No, jest to poniżej przeciętnej i ta inteligencja jakby, no i to funkcjonowanie jest jakby takie w miarę normalne. Natomiast my tutaj rozmawiamy o osobach głębiej niepełnosprawnych, takie, gdzie jakby te ograniczenia rozwojowe są bardziej znaczne. Więc też osób niepełnosprawnych jest też ograniczone. Tak? Czyli jeżeli na przykład niepełnosprawność uwarunkowana jest genetyczna, jakby tutaj mamy bardzo duży
duże prawdopodobieństwo, że jednak osoby z niepełnosprawnością w ciąży nie zajdą. Mówimy na przykład o osobach z zespołem Downa, czy z innymi rodzajami niepełnosprawności uwarunkowanymi właśnie genetycznie. Ale jeżeli mamy takie jakby przyczyny niezwiązane z zaburzeniami genetycznymi, no to, to tutaj no jakby też nie ma skali tego, jaka jest to grupa ludzi właśnie mających potomstwo. Ale generalnie można powiedzieć, że te wszystkie badania pokazują, że jakby wiedza właściwie osób niepełnosprawnych o prokreacji, o poczęciu, jak do tego w ogóle doszło, jest bardzo mała. I też te moje badania pierwsze, jeszcze z 2009 roku, pokazują, że jakby osoby, które zaszły w ciążę, jakby były tym faktem mocno zaskoczone. Tak? Czyli można powiedzieć, że jakby cała rodzina oczywiście, ale też i osoby niepełnosprawne. Czyli jakby tutaj ta bardzo mała wiedza na temat swojego życia seksualnego, własnej seksualności, własnej płciowości i tak dalej, no powoduje, że jakby też i ta świadomość tego, że można zejść w ciążę, można być abstynentem, też jest mała. I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli taka kobieta no, już zachodzi w tą ciążę, jest w niej, no to jest też tak, że oczywiście wiele tych kobiet jest przygotowywanych do narodzin przez też swoich rodziców, prawda? Czyli jest pewne też uświadamianie tego, jak ta ciąża powinna przebiegać, jak się opiekować, jak mieć dietę i tak dalej. Więc jakby generalnie ta świadomość u niektórych też jest, ale bardzo wiele osób ryzykuje. Podejmuje wiele ryzykownych takich zachowań, które no, na pewno też nie służą ciąży. No i trzeci ten etap, kiedy mówimy już o jeszcze jest opieka ginekologiczna, której tak naprawdę nie ma. Tak? Czyli te kobiety właściwie nie... Takiej specjalistycznej. Nie, bardzo rzadko trafiają do gabinetów ginekologicznych. Też mówimy często o osobach, które muszą bardzo miejscowość, jakbyś wyjazd do jakiegoś lekarza jest też jakoś też jest utrudniony, a nawet jeżeli żyją w miejscowościach, to też nie było na przykład w tej rodzinie zwyczaju, żeby do ginekologa chodzić. Że jeżeli matka nie chodziła, no to i ta córka też nie chodziła. Więc generalnie ten ginekolog jest nie wiem, jakimś takim lekarzem, do którego się generalnie nie chodzi. No i to jest jakby jedna, czyli ta brak świadomości tego, że te badania prenatalne są ważne, że to dbanie o siebie jest istotne, że te wizyty u ginekologa są istotne, że USG jest istotne, że jest bardzo wiele dzieci, kobiety w ciąży. A tego tutaj nie ma, więc tak naprawdę tutaj te ciąże często są takie ciąże ryzykowne, no, bez żadnej opieki. No i też później. No i potem oczywiście jakby lekarze, którzy są też mało jakby przygotowani do kontaktu z pacjentką głębiej niepełnosprawną, pacjentką oddziału ginekologicznego. Tak jak czytam sobie różne historie kobiet na temat ich porodów, to nawet kobiety pełnosprawne często wspominają to wydarzenie jako traumatyczne ze względu na nieprofesjonalne potraktowanie przez personel medyczny i wyobrażam sobie, że tutaj w sytuacji kobiety z niepełnosprawnością intelektualną, która ma rodzić w szpitalu, jeżeli trafi na taką właśnie nieprzygotowaną pomoc, no to też tutaj może się pojawić duża trauma i duża trudność w ogóle z wejściem w tą rolę rodzicielską później, w to macierzyństwo. A wyobrażam sobie, że personel medyczny w bardzo niewielu przypadkach jest przygotowany do opieki nad taką pacjentką. Głównie chodzi też o barierę w komunikacji między taką pacjentką głębiej niepełnosprawną, która jednak ma wiele takich ograniczeń w komunikacji, a lekarzami, którzy jakby mają trudności właśnie z komunikowaniem się z pacjentką niepełnosprawną intelektualnie. Często też rodzice kobiet niepełnosprawnych, to też nie jest niepełnosprawne. To też jest jakby tutaj duże utrudnienie. Zresztą badania pokazały, czy ujawniły wiele modeli tego rodzicielstwa osób niepełnosprawnych. Mówiliśmy na przykład, tu jakby pojawiło mi się w badaniach takie typy tego rodzicielstwa, na przykład rodzicielstwo samodzielne. I to było bardzo mało osób. Najczęściej to osoby, które miały na przykład bardzo duże wsparcie ze strony rodziców. Często rodzice przejmowali
czyli jakby dziadkowie przejmowali rolę rodzica. Więc też nic dziwnego, że na przykład bardzo wielu rodziców niepełnosprawnych wielkich dzieci nie chce przeżywać na powrót tego wszystkiego, co jest związane z przyjściem na świat wnuka, który też często się okazuje, że jest osobą niepełnosprawną na przykład, prawda? Więc, ale tak zwane rodzicielstwo samodzielne to było też takie rodzicielstwo, które na przykład gdzie partner był na przykład partnerem pełnosprawnym albo partnerem z lekką niepełnosprawnością, więc wtedy też tam lepiej funkcjonowały i te dzieci, ale i też jakby rodzicielstwo, można powiedzieć, że było bardziej takie i też te partnerki były bardziej przygotowywane do tej roli, miały większą świadomość swojego macierzyństwa, tego, które ma przyjść, ale i też one też były radosne, one się jakby cieszyły się z tego, że są w ciąży, że generalnie my cały czas już mówimy o pewnym problemie, a jednak posiadanie dziecka to jest raczej radość, prawda? To jest coś pozytywnego. Natomiast w kontekście osób głębiej niepełnosprawnych to bardzo mało, bardzo niewielu przypadków jest radość. Generalnie my mówimy i to, co ja też obserwuję z badań, to nie jest moment radości dla nikogo tak naprawdę. No, osoba niepełnosprawna jest tak naprawdę, nie wie, co się dzieje w jej ciele, dlaczego ją boli brzuch, dlaczego jest jej niedobrze, dlaczego ma różne rodzaje dolegliwości. Tak naprawdę one też deklaratywnie, jak pytam osoby niepełnosprawne intelektualnie o to, czy chcą być rodzicami, to większość odpowiada. Po treningach rodzicielskich, kiedy robimy na przykład treningi rodzicielstwa, to potem bardzo wiele osób mówi, że w życiu absolutnie nie chcą być rodzicami, że to jest za trudne. Ale jak rozmawiałem też z kobietami niepełnosprawnymi intelektualnymi, które były w ciąży, a w tych badaniach też są takie pary, które spodziewały się też dziecka, to tylko w nielicznych przypadkach, może w dwóch, to była jakaś, to był czas wyczekiwania, był czas radości, gdzie ta kobieta była zaopiekowana, zadbana, kiedy też i mąż ją wspierał, tak? Kiedy rodzice się w sumie jakoś też tam cieszyli, że będą mieć wnuka. Ale w wielu, wielu przypadkach to nie było to był raczej problem, co teraz, jak my sobie teraz poradzimy, może będzie kolejne dziecko niepełnosprawne, a co inni powiedzą. No to też są takie kwestie tego, że będą nas wytykać palcami i tak dalej, i tak dalej. Czyli rodzicielstwo samodzielne w bardzo małej grupie, ale pojawiło się. Potem mamy coś tak zwane rodzicielstwo samodzielne i wspierane, to trochę podobne do tego pierwszego, tylko tyle, że tutaj jakby wspieranie polegało na tym, że jakby osoby z większą niepełnosprawnością no były w pewnym stopniu samodzielne, ale tak naprawdę miały też taką perspektywę, że nawet jak to dziecko przyjdzie już na świat, to będą ci, którzy się będą nami opiekować, będą nam pomagać. Właściwie większość też tych rodzin nie pracuje. Właściwie to są prace dorywcze, bo bym też pytała o tą taką codzienność ich. No to w sumie to są też osoby, które nie mają żadnych środków utrzymania, więc to rodzicielstwo też zaczyna się pewne wartościowanie, no tak, bo mieć dziecko, ono dziecko kosztuje. Kiedyś pamiętam, przyszliśmy do sklepu i jakby wyobrażenie tego, jak ile kosztują różne rzeczy, że jakby dla niepełnosprawnych par, z którymi rozmawiałem, no na przykład 150 zł na wyprawkę, to jest bardzo dużo pieniędzy, bo dla nich 150 zł to jest po prostu dużo, kiedy oni zarabiają miesięcznie 50 w warsztacie terapii zajęciowej, to 150 zł to są trzy takie pensje. No więc dla nich to 150 zł to jest dużo, natomiast dla jakby no, ta świadomość oczywiście tego, jaka jest realność, jest całkiem inna. Tu mamy tak zwane rodzicielstwo zastąpione, czyli taka sytuacja, w której ktoś całkowicie przejmuje opiekę nad dziecko, kiedy rodzic niepełnosprawny, no jego rola się kończy, generalnie do urodzenia dziecka, tak naprawdę dziecko zaczyna, często rodzicielstwo zastąpione to było też tak, że jakby rodzic niepełnosprawny generalnie bawił się z dzieckiem albo, nie wiem, zabierał go na spacer, natomiast cały taki obowiązek bycia rodzicem spadał na dziadków albo na opiekunów. Czyli tutaj było to taka tylko jakby czerpanie z rodzicielstwa tych takich radosnych rzeczy, tak? Czyli jakby no, osoba nie była w stanie jakby przejmować takich jakby odpowiedzialnych funkcji za bycie rodzicem. No i na przykład rodzicielstwo niezaradne, bardzo podobny model.
I ostatni rodzaj, rodzicielstwo przerwane, które z różnych powodów dziecko musiało trafić do rodzin zastępczych. Ta historia rodzicielstwa też się tutaj pojawiała. Ostatnią rzeczą, którą chciałabym poruszyć, to wsparcie dla właśnie dla tych osób, które są w otoczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, bo to tak jak tutaj z tej rozmowy wynika, najczęściej gdzieś na nich spada ten obowiązek opieki, wsparcia i swojego dziecka, i relacji tego związku, w które to dziecko weszło, ewentualnie też opieki nad wnukiem, jeżeli taki się pojawia. Gdzie w ogóle można znaleźć wsparcie, jeżeli jest się w takiej sytuacji, jeżeli jest się rodzicem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, już takiego dorosłego, które może chcieć wejść też w tę sferę relacji małżeństwo, właśnie rodzicielstwo? To znaczy tutaj myślę sobie, że generalnie to zależy od tego, o jakim tutaj modelu rodzaju wsparcia myślimy. Generalnie rodzice mogą trafiać na różnego rodzaju warsztaty szkolne, specjalistyczne, które jakby mogą się dowiedzieć, jak mogą się rozwoju seksualnego swojego dziecka. Generalnie już to wiedzą, że dziecko ma potrzeby seksualne i tak dalej, no to teraz szukają też odpowiedzi, no to jak przygotować dziecko, które tam w przyszłości mogło w pełni realizować swoje seksualne. Nie z nim rozmawiać, żeby na przykład zniechęcić do zakładania rodzin i tak dalej. Jakby nie ma też takiego jakby jasnego jakiegoś modelu, że jeżeli nie wiem, trafią rodzice tam, to uzyskają określone wsparcie. No, jest kilku specjalistów, którzy nie wiem, robią różnego rodzaju warsztaty na temat właśnie rozwoju psychoseksualnego. Natomiast to trudno mówić o jakichś takich, nie wiem, miejscach, w których, nie wiem, ktoś by, nie wiem, mógł poradzić, jak wspierać, nie wiem, dziecko w drodze, nie wiem, nawet, jeżeli dobrze rozumiem, tutaj chodzi o wsparcie dla tych właśnie opiekunów, rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tym, jak to robić, żeby dać tą przestrzeń do realizacji właśnie w tej sferze życia, w sferze związku, w sferze założenia rodziny, no ale jednocześnie zadbać o siebie, bo jest to jednak na pewno duże obciążenie i duże wyzwanie, bo nikt nas nie uczy takich umiejętności. Gdzieś tam umiejętnie to swoje dziecko poprowadzić w to dorosłe życie. Czyli jednak nadal jest tutaj jakaś luka i jakiś brak. To znaczy, myślę sobie, że ta luka jest wypełniana przez różnego rodzaju takie szkolenia, warsztaty. Tego jest dużo. Myślę sobie, że gdybyśmy sobie, nie wiem, zaczęli wyszukiwać takie formy wsparcia, to byśmy na pewno na takie jakieś grupy trafili. I przychodzi na myśl na przykład takie grupy wsparcia dla rodziców, czyli rodzice, dzieci, niepełnosprawnych, dorosłych, bo na przykład jest dużo też grup wsparcia dla rodziców małych dzieci. No oni się spotykają i omawiają różne rzeczy i to jest świetna rzecz, taka grupa właśnie wsparcia dla rodziców, ale generalnie też pojawiają się grupy wsparcia dla rodziców z dorosłych, tak? Czyli są rodzice, którzy też liderami na przykład, którzy przeszli już taką drogę usamodzielniania się swojego dziecka, tak? Albo na przykład jakby radzą, jak albo mówią o tym, jak oni poradzili sobie z różnymi jakimiś takimi sytuacjami, na przykład, że dziecko oznajmiło, że się zakochało, czy że ma różne. I to też nie jest tak, że oczywiście osoba z niepełnosprawnością intelektualną zawsze wejdzie w związek, bo jednak w dużym stopniu jest ona zależna od miejsca, w którym funkcjonuje, w którym żyje. Więc jeżeli ma rodziców raczej takich zamkniętych, którzy nie chcą, to jest tak niewielkie prawdopodobieństwo, że nie wiem, że taki związek się utrzyma, czy taki związek będzie funkcjonował. Moje badania też pokazują, że generalnie te partnerstwo jest bardzo zróżnicowane i tam, gdzie była taka pewna zgoda na to, żeby jakby to partnerstwo mogło powstawać, to tam właśnie też ci ludzie
te relacje tworzyli. I ja często też rozmawiam z rodzicami, którzy mają już takie doświadczenie i właśnie mówią o też pewnych trudnościach. Kiedy się zaczyna trudność, no, to wtedy, kiedy pojawia się taka refleksja, w tym, że na przykład no, mogą pojawić się, bo to pojawi się dzieci, więc kiedy się tam zaczyna cała sprawa związana z antykoncepcją, to czy już wiadomo do tego, że jeżeli się ten seks już pojawia, no to jest też ta antykoncepcja. Niewielu rodziców też jest odważnych na to, aby antykoncepcję ze swoimi dziećmi rozmawiać. I teraz myślę sobie, że także, jeżeli mówimy o takich udanych związkach partnerskich, jakichś świadomych, to są też często ludzie, którzy albo na swojej drodze trafili na partnerów, którzy w jakiś sposób przejęli tę rolę też opiekuna. Czyli jakby ta osoba wyszła z takiego domu, weszła w relację z partnerem i ten partner stanowił dalej jakieś pewne oparcie. No, ale trochę schodzę tutaj z tematu. Generalnie tutaj... Tak, bo już troszeczkę nam się czas kończy. więc może rzeczywiście odeślę Państwa do lektury książki. Jeszcze raz przypomnę tytuł, bo wątków jest bardzo dużo i myślę, że wartością tej książki są właśnie też te studia przypadków, jeżeli można to tak nazwać. Przypadków, czyli prawdziwych związków, prawdziwych osób, które weszły w związki, w małżeństwa, zostały rodzicami i jak sobie radzą w tej naszej polskiej rzeczywistości. Książka doktora Remigiusza Kijaka, Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice. Zachęcam do lektury. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, za rozmowę. Mam nadzieję, że przynajmniej zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, bo rzeczywiście jest on obszerny. Dobry seks. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur. Ta wizyta nie ma znaczenia, mówi Jarosław Kaczyński w przeddzień przyjazdu Komisji Weneckiej. Pozwolenia na pracę dla cudzoziemców, w tym Polaków w Wielkiej Brytanii, szefowa MSW w Londynie jest za. Tomasz Majewski zakończył karierę zawodnika, teraz chce być działaczem. Obiecuje, że jeśli trzeba będzie żebrał o pieniądze na sport. Dzień przyjazdu Komisji Weneckiej do Warszawy. Jarosław Kaczyński mówi, że ta wizyta nie ma znaczenia. Komisja wyśle do Polski sprawozdawców z Finlandii, Stanów Zjednoczonych i Belgii. Wizyta potrwa 2 dni i jest częścią prac nad opinią w sprawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. To nieistotny przyjazd, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jest już wydarzeniem bez znaczenia, bo taki brak obiektywizmu, a po prostu zupełny brak, zupełne ignorowanie polskiego prawa, no to słynne stwierdzenie, że przysięga ma charakter wyłącznie ceremonialny, no, nakazuje traktować tą komisję z bardzo znacznym dystansem. Delegacja Komisji Weneckiej złoży wizytę w Polsce w ramach prac nad projektem opinii na temat nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Będzie to już trzecia opinia komisji na temat polskiej ustawy wydana w ciągu 7 miesięcy. Wcześniej komisja zajęła się i zgłosiła wiele uwag do ustawy o policji, która zmienia zasady inwigilacji. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Amber Rudd opowiedziała się za wprowadzeniem systemu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, w tym dla Polaków. To miałby być sposób na kontrolowanie imigracji z Unii Europejskiej i spełnienie żądań zwolenników Brexitu, by zaostrzyć ochronę granic. Reuters zaznacza, że choć formalne negocjacje w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii jeszcze się nie rozpoczęły, to władze w Londynie starają się wyjść naprzeciw tym wyborcom, którzy głosowali za Brexitem. Żadna decyzja jeszcze nie zapadła, ale szefowa brytyjskiego MSW mówi, że zezwolenia na pracę z pewnością byłyby korzystne. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej jej mieszkańcy mogą obecnie swobodnie wjeżdżać do Wielkiej Brytanii i podejmować tam działalność zarobkową. Około 1100 migrantów służby uratowały w niedzielę u wybrzeży Libii. Wypłynęli z Libii na pokładzie 8 przeładowanych pontonów i 2 łodzi rybackich. Pomocy udzieliły im włoskie jednostki Straży Przybrzeżnej i marynarki wojennej, a także brytyjski statek, irlandzka łódź wojskowa i kilka łodzi organizacji humanitarnych. Włoska Straż Przybrzeżna podała, że przez cały weekend na Morzu Śródziemnym uratowała w sumie 3400 osób.
Słuchasz informacji TOK FM. Przedstawiciele Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu rozbili przed Sejmem miasteczko namiotowe. Jak mówią, domagają się tego, by prezydent wycofał niekorzystną ich zdaniem ustawę o pomocy frankowiczom, a w zamian chcą, by Sejm pochylił się nad projektem autorstwa Kukiz 15. Prezydent obiecał, że załatwi problem, naprawi problem bezprawia, który wyniku działań banków, i tego nie zrobił. Stanął natomiast w swoim projekcie po stronie banków i tylko w części dotknął problemu, który dotyczy na dzień dzisiejszy ponad 2 miliony osób. Stowarzyszenie proponuje także, aby kredytobiorcy na 3 miesiące zawiesili spłatę kredytów, a w ten sposób można by wymóc na bankach i politykach rozwiązanie ich problemu. Protest przed Sejmem.